Namaste i Jai Shri Radhe. Witaj w kolejnym odcinku podcastu Bhakti Kwadrans. Dzisiaj historia o radice i kobrze. To jest podcast Bhakti Kwadrans. Ale zanim przejdziemy do tej opowieści, kilka ogłoszeń. Jeśli słuchasz tego podcastu na YouTube, to zasubskrybuj go, po czym kliknij w dzwoneczek. W ten sposób będziesz dostawać wszystkie powiadomienia o nowych filmach i podcastach na kanale. Możesz go również słuchać we wszystkich najpopularniejszych aplikacjach do słuchania podcastów: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast czy Spreaker. Linki znajdziesz w opisie tego filmu na YouTube i opisie odcinka, i również na mojej stronie internetowej krishnakirtan.in. A teraz przechodzimy do historii o radice i kobrze. Gdy pielgrzymi odwiedzają Radhakundę i słuchają opowieści o cudownych rozrywkach, zabawach, którymi Radha i Krishna radowali się tutaj, pytają czasami niewinnie: czy dziś można zobaczyć te rozrywki? Odpowiedź brzmi: tak, jak najbardziej. Radha i Krishna są wciąż w tym miejscu, rozkoszując się rozrywkami w obrębie całej Vraja Mandali. Ale żeby ujrzeć boską parę, musimy mieć specjalne oczy. Pismo Święte Jamala oznajmia: Vrindavanam paratiya jasya kvachit naiva gacchati. Bhagavan Shri Krishna nie wychodzi ani na krok spoza Shridam Vrindavan. Śrimad Bhagavatam, Bhagavata Purana również potwierdza wieczną obecność Kryszny we Vraży poprzez wielokrotne używanie czasu teraźniejszego przy opisywaniu rozrywek Pana. Na przykład w pierwszej części, w pierwszej pieśni, w 10 rozdziale, 26 wersecie znajdziemy taki fragment: Aho alam punyatamam madhorvanam svajanmana chakramanena chanchati. Mieszkańcy Hastinapury stwierdzili po prostu: jakże wzniosły jest obszar Madhury, madhorvanam, ponieważ Krishna pojawił się w tym miejscu i nadal tam wędruje, absorbując się swoimi rozrywkami. Czasownik anchati ma tutaj formę czasu teraźniejszego, co wskazuje na wieczną naturę rozrywek Kryszny we Vraży. Słowo anchati znaczy dosłownie on się przemieszcza, lecz można je również tłumaczyć jako on okazuje szacunek. W tym sensie anchati oznacza, że Krishna okazuje szacunek Vrajavasi, pozostając wiecznie we Vrajabhumi. Natomiast w czwartej pieśni Śrimad Bhagavatam, 8 rozdziale, 42 wersecie przeczytamy: Punyam madhuvanam yatra sandidyam nityada hare las madhuvan okazuje się najbardziej pomyślny, gdyż najwyższy Pan Hari zawsze w nim przebywa. 10 część zawiera podobne wyjaśnienie. 1 rozdział, 28 werset. Madhura Bhagavan Yatra Nityam Sanihito Hari. W Madhurze Pan Hari jest zawsze obecny. A oto kolejny werset z 10 pieśni, 44 rozdziału, 13 wersetu. Gach palayan sahabola kwanayam ścawenum vikre dayanchati. Światłe kobiety z Madhury oznajmiły: Krishna wędruje i cieszy się różnymi zabawami. Wprowadza wówczas swój flet w stan wibracji, zajmując się też krowami w towarzystwie Balaramy. Krishna kreuje dwa rodzaje rozrywek: widoczne i niewidoczne, czyli zabawy prakata i aprakata. Około 5000 lat temu rozrywki we Vrindavanie były w kategorii prakata, a zatem wszyscy mogli je oglądać, zarówno wielbiciele, jak i inne osoby. Dzisiaj jednak zabawy Kryszny są aprakata, niewidoczne dla zwykłego człowieka. Czytania Charitamrita 1.5.20-21 wspaniale wyjaśnia, kto może ujrzeć Krysznę we Vrindavanie. Chintamani bhumi kalpa vriksha mayavana Charma Chakshe Deketara Prapanchera Sama. Kraina Vrindavany to fundamentalny klejnot, Chintamani. To lasy obfitujące w drzewa, które spełniają pragnienia, ale materialne oczy postrzegają tę sferę jako zwykłe miejsce. Prema Netre Dehatara Svarupa Prakash Gopa Gopi Sange Janha Krishna Ravilas. Oczami boskiej miłości można widzieć prawdziwą Vrindavanę, w której Krishna wiecznie cieszy się mnóstwem rozrywek wraz z pastuszkami i pasterkami. W podsumowaniu należy stwierdzić, że Radha i Krishna oraz ich wieczni towarzysze bezustannie rozkoszują się zabawami miłosnego szczęścia w Radhakundzie i całej Vrajadhamie. Jeśli ktoś dysponuje specjalnymi oczami miłości,
jest świadkiem tych zdarzeń nawet współcześnie. Około 500 lat temu w Radakundzie mieszkał Śrila Sanatana Goswami Pad. Pewnego dnia ten wielki wielbiciel spotkał tam swojego młodszego brata Sri Rupę i zapytał go: Rupo, co teraz piszesz? W odpowiedzi Śrila Rupa Goswami Pad przeczytał jeden z wersetów wiersza zatytułowanego Chatu Pushpanjali, który właśnie napisał. Nava Gorachana Gaurim Praverendhevaram Haram Mani Stavakavidyoti Ya Vani Vyalankhana Phanam. Hej, Vrindavaneshwari Radhe, powielokroć ofiarują ci wyrazy szacunku. Twoja jasna, złota cera, niczym świeża Gorachana, wygląda tak pięknie okryta strojem o kolorze lśniącego niebieskiego lotosu. Najwyższą część twojego lśniącego czarnego warkocza zdobią klejnoty, co upodabnia ten fragment włosów do wysadzanego klejnotami kaptura, jaki cechuje węże. Po usłyszeniu powyższych słów Śrila Sanatana Goswami Pad wykrzyknął: Rupo, nasza swamini Radha jest skarbnicą wszelkich dobrych cech, to niezwykle delikatna, słodka i urokliwa osoba, ogromnie ukochana przez Śyamę, Krishna. Jak więc możesz porównywać falujące czarne na podobieństwo kobaltu splecione włosy Radiki do postaci jadowitego czarnego węża? Rupa się uśmiechnął i pokornie poprosił starszego brata, aby zaproponował lepszy opis. Sanatana Goswami nie potrafił wymyślić niczego na poczekaniu, dlatego poszedł to przemyśleć. Po dojściu na zachodnią stronę Radakundy ujrzał zdumiewający widok. Na huśtawce, zawieszonej wśród gałęzi dużego drzewa kadamba, siedziała Shiji Radha. Łagodny wiatr owiewał kundę, pszczoły brzęczały, a słodki zapach kwitnących kwiatów kadamba wypełniał powietrze. Saki huśtały Radhę. Śpiewały przy tym piękną melodię i śmiał się radośnie. Śrila Sanatana był mocno zaskoczony, gdy zobaczył czarnego węża z czerwonym klejnotem błyszczącym na rozwiniętym kapturze. Wąż pełzał po rozkołysanych czarnych warkoczach Radiki. Sanatana przestraszył się, że jadowite zwierzę ukąsi Radhę. Podbiegł więc do niej i zaczął krzyczeć: Radhę, Radhę, uważaj! Na twoim warkoczu znajduje się czarny wąż! Ale gdy Sanatana był już bliżej, jego wizja zniknęła. Nie widział już Radhy, Saki ani huśtawki. Upadł na ziemię, płacząc z radości, że doświadczył czegoś tak wyjątkowego. Dzięki absolutnej czystości serca Sanatana Goswami osiągnął wizję Nitya Lili Radhy na huśtawce Julan Lili, Julan Yatry. Taka jest moc Vraja Dhamy i bezprzyczynowej łaski Karunamayi Radhiki. Opisywane zdarzenia miały miejsce około 400 lat temu, jednak nawet dziś czyści wielbiciele Pana postrzegają tego rodzaju rozrywki Rady i Madawy, które odbywają się teraz w Radakundzie. Bhagavan jest bardzo łaskawy i czuły wobec kochających go sług, dlatego jedno z określeń Kryszny to Bhakta Vatsala. Aby więc usunąć rozterki Sanatany i uzasadnić tekst Rupy, sam Kryszna zrobił wszystko w celu zaistnienia takiej niezwykłej rozrywki, która pokazuje, że Rada i Kryszna zawsze się odwzajemniają, gdy mają do czynienia z miłością czystych wielbicieli. Sanatana wrócił do brata i rzekł podekscytowany: Rupo, słuchaj, zdarzyło się coś najbardziej niewiarygodnego. Kishoriji obdarzył mnie szczególną darsianą. Zobaczyłem Radhę na huśtawce, którą kołysały saki, i nagle zauważyłem lśniącą czarną kobrę z klejnotem na kapturze. Ten wąż spinał się po warkoczu Radhy. Wtedy zrozumiałem, że twoja poetycka metafora jest doskonała i nie trzeba jej poprawiać. Miejsce darszany wizji Śrila Sanatany Goswami Pady z Radiką nazywa się Julantala. Współcześnie oznacza je kamienna struktura w kształcie odwróconej litery U, usytuowana na zachodnim brzegu Radakundy, naprzeciwko starej mandiry świątyni Rady Kryszny. Tak oto kończy się rozrywka o Radice i Kobrze. A w następnym odcinku posłuchasz historii o tym, jak Radha zadziwia Akbara. Mówił do ciebie Krishna Kirtan, Hari Om Tat Sat i Jai Jai Shri Radhe. Bhakti Kwadrans. Radhe, 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 Radhe